postaci powiedzą sobie na zawsze tak. Wiemy, że razem z sobą długo, krótko, długo chodzili, byli bardzo. Ja byłem świadkiem, kiedy to Marcin poprosił Michalinę o rękę. To było piękne, piękne wydarzenie i bardzo takie wzruszające. Ja przyglądałem się ich miłości. Oni są naszymi przyjaciółmi. Często widzimy ich w kościele. Są zaangażowani. Praktycznie wszędzie są. To są nasi przyjaciele. Dlatego modlimy się dzisiaj za nich, żeby zawsze blisko Pana Boga w wielkim szczęściu z sobą żyć. I miłością, którą mają między sobą, dzielili się również z innymi ludźmi. Módlmy się. Boże, Ty uświęciłeś związek małżeński przez tak wzniosły sakrament, że stał się obrazem mistycznego związku Chrystusa z Kościołem. Prosimy Cię, spraw, aby ci nowożeńcy, którzy z wiarą przyjmują ten sakrament, przez całe życie urzeczywistniali to, co On wyraża, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi Tomiasz. Po zobaczeniach Esen Tomiasz rzekł do Sary: jesteśmy synami świętymi i nie możemy tak się łączyć jak narody, które nie znają Boga. I wstawszy pilnie, oboje razem modlili się, aby dostąpić ocalenia. Rzekł Tomiasz: Pan, Boże Ojcze nasz, niech Cię błogosławią niebiosa i ziemia, Boże źródła i rzeki i wszystkie stworzenia Twoje, które w nich są. Tyś stworzył Adama z mułu ziemi i dałeś mu na pomoc Ewę. A teraz, Pan, Ty wiesz, że nie dla sprawiedliwości biorę siostrę. Moja siostra żona, ale tylko dla miłości podobstwa, które by było błogosławione imię Twoje na wieki. Sara też mówiła: zmiłuj się nad nami i niech się oboje bez kłótni zdarzejemy zdrowo. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
dobrych pieśni doskonałych. Gdyby mówił językami ludzi i aniołów, a miłości wymienił, stałby się jak mieć przeczący, albo syn miał brzmiący. Gdyby też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką właściwą wiarę, tak iżby góry przenosił, a miłości wymienił, byłbym niczym. I gdyby dostał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystał na spalenie, lecz miłość bym nie miał. Nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się tylko, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewu. Miłość nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawem. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustanie. Oto słowo Boże. Bogu nie będą. Mogę błogosławić ślub Michaliny i Marcina, bo przecież
tak długo jak tutaj jestem duszpasterzem niesłyszącym. Tak, długo i Hanna i Marcin angażują się w nasze duszpasterstwo. Spotkałem ich w towarzystwie osób niesłyszących na pierwszej linii, którą razem przeżywaliśmy. I nawet chyba obok was siedziałem. Moi drodzy, wiem, że żyjecie Panem Bogiem, żyjecie Słowem Bożym. Wiem to, kiedy razem rozmawiamy. Korzystacie z sakramentów, korzystacie ze spowiedzi świętej. Bardzo pięknie. I dzisiaj ta Ewangelia, którą odczytałem, Ewangelia według świętego Mateusza, myślę, że mocno do was pasuje. Jezus mówi, wy jesteście solą ziemi. I teraz mam pytanie mam do ciebie. Czy umiesz, to jest ważne dla żony, czy umiesz robić zupę pomidorową? Ile trzeba soli? Ile? 1 kg? Ale żeby wrzucić? Czy trochę? Trochę. No trochę. No właśnie. Tak. Nie trzeba, może dalej, nie trzeba całego kilograma, żeby zmienić smak. Kiedy wchodzimy do ciemnego pokoju, czy trzeba takich wielkich lamp mocnych, żeby rozświetlić ten pokój, żeby było coś widać? Nie, wystarczy mała świeczka. Małe światełko. Jezus Święty mówi. Zobaczcie. Na ziemi żyje bardzo wiele osób. Miliony, miliardów, nie wiem. A wy dzisiaj budujecie związek. Małżeństwo. Jedna para. Ale wy przez swoje postępowanie, przez waszą miłość, w końcu przez waszą wiarę, jesteście w stanie wpłynąć na smak dzisiejszego świata. Jesteście w stanie przez pasję, którą macie, a macie wiele zainteresowań, przez waszą miłość tej pasji jesteście w stanie, moi drodzy, rozświetlić życie innych. Naprawdę. To jest niezwykłe. Ja was obserwuję od tych 3 lat. Z jaką pasją coś robicie, to robicie z pasją. I nie trzeba, zobaczcie, 1000 ludzi. Wy możecie pociągnąć za sobą 1000 ludzi. Do miłości, do dobra, do Chrystusa, do wiary. Możecie sprawić przez wasze małżeństwo, że ludzie też, tak jak wy, znajdą sens życia, znajdą nadzieję. Chciałbym pochwalić się prezentami, jakie dla nas dałem. Ja sobie kończę, mam odwrócić. Mam tutaj ten karton. Od czego bym na ten? O! Mam dla was taką specjalną świecę. Świeca z waszymi imionami, Michał Marcin, Dada. I 2 drzewa, które się spotykają, rosną daleko od siebie, a kiedy dojrzewają, łączą się gałęziami. Zobaczcie, są owinięte stułą. A potem wydają dobre owoce. To jesteście wasza miłość. I chciałbym, żeby ta świeca, która będzie dzisiaj na ołtarzu, będzie świadkiem tego, co się będzie działo na mszy świętej. Żeby ona zawsze z wami była. W pięknych chwilach, które będziecie przeżywać, ale pewnie i też w tych trudnych. Może przyjdzie taki czas, że ją razem zapalicie i powspominacie dzisiejsze dzień. Dlatego proszę Marcina, bo kiedyś panna młoda zapalała i trochę spadło na suknię i odwróciło, więc lepiej, żeby to robił mężczyzna. Masz coś do zapalenia? Dawaj, pomóż, weźmy to. Teraz ty dotrzymaj. Są nasi ministranci, wasi przyjaciele. Gdzie ty masz? Nie. Nie? Przygotowaj. Proszę, żeby Marcin zapalił. Ta świeca
światło Chrystusa będzie świadkiem tego, co się będzie działo. Ja ją położę na ołtarz, bo na tym ołtarzu będzie najświętsza ofiara, msza święta waszej intencji sprawowana. Czas szybko ucieka. Nie ma czasu. Miłość, jeszcze raz miłość, bo nie ma czasu. 15. Jeden, teraz tyle. Nadasz życie temu zegarowi, temu czasowi. Bateria. Życie dla zegara. Zawsze, kiedy na nie spojrzycie, czy za lat 50, 60,
będziecie wspominać ten dzisiejszy dzień, to pierwotną miłość, to pierwotne uczucie, które wam towarzyszy. Bo może wpaść rutyna, przyjdą to różne, różnie się życie toczy. Ale powód do pierwotnej miłości bardzo często jest lekarstwem na różne problemy. Wiecie, pewnie modlimy się o to, będziecie mieli dzieci. Czasem może być taki moment, że trzeba będzie dzieci do teściu, prawda? Do teściu, bo teściowie, nie? Nie zawsze tylko po to, żeby się wtrącać, ale po to, żeby właśnie to czasem dzieci do siebie. A wy razem, ty i on i ty, być sobą. Pobyć sobą. I właśnie potrzebne są takie chwile, potrzebne są takie chwile w życiu, prawda? Że dzieci do teściu, a wy przy lampce dobrego wina razem z sobą. Przy kominku, ale nie przy telewizorze. Nie, nie. Razem z sobą. Patrząc znów w te oczy, które dzisiaj macie jako zadanie, zapamiętać na zawsze. Być razem. Znaczy, jak rozmawiam, się nie znam na małżeństwie, bo przecież jestem księdzem, ale wiem, że jak rozmawiam z małżonkami, wiem, że problemy małżeńskie zaczynają się najczęściej od focha. I to nie zawsze kobiety, bo tak się mówi, że kobiety mają focha, ale mężczyźni chyba nawet częściej mają focha. No właśnie. Jakieś niedomówienia. Właśnie problemy zaczynają się od tego momentu, kiedy są z sobą nie rozmawiamy. Rozmawiajcie sobie. Przy dobrym imieniu. Jest bardzo ważne. Mówić sobie, co czujecie. Mówić, rozmawiać sobie. Bardzo ważne. Moi drodzy, trzeba też coś z siebie dać. Mówiłem na początku tej zupie, jak na linię bardzo się zdarzy, że przesoli tą zupę. Za dużo tej soli tam, to ją zjedz. Bo ona to zrobi z miłości dla ciebie. Jak Marcin będzie wbijał, to zdjęcie, nie, Michalina, i krzywo wbije, no to nie wyzywaj go. No, przeżyj to jakoś, bo on to zrobił z miłości dla ciebie. Ja teraz mówię oczywiście o takich ładnych sprawach, ale w poważnych sprawach też. Trzeba coś z siebie dawać. Chciałbym. Trzeba coś z siebie dawać. W związku, w małżeństwie. Poświęcić się. Trudności przechodzić razem. Bardzo istotne. Ja was obserwuję, wiem, że idziecie zawsze razem, ale żeby tak było zawsze. Pamiętam, ja moim takim znajomym rozmawiałem też kiedyś, chcieli wziąć wniosku. Ja to strasznie przeżywam takie rzeczy. Pojechali do mnie, do ich mieszkania. Co tutaj zrobić? Kłócą się? W ogóle mają pokój, nie odzywają się. Położyłem się na ziemię. Mówię, teraz leżę krzyżem waszej intencji. No i zaczęli między sobą rozmawiać, no podnieś go, no leży, no ja, to ksiądz leży, podnieś go. Chyba z godzinę przeleżałem i zaczęli, to jest twoja wina, nie, to jest moja, nie, to jest twoja wina. Zaczęli sobie rozmawiać. Jak zaczęli sobie rozmawiać, to stanęli wyszedł. No i są razem, to jest dobrze. A więc jak ja, jak ktoś mnie prosi o błogosławieństwo ślubu, to pamiętajcie, że tak szybko o was nie zapomnę. I będę wam towarzyszył, bo ksiądz jest po to, żeby ludziom towarzyszył. Więc koniec tego mojego gadania, bo za chwilę najważniejszy moment. Pamiętajcie, patrz sobie głęboko w oczy. Zapomnijcie, że tam są ludzie, nie stresujcie się. Jak się pomylicie, jeszcze raz. Bo to się różne rzeczy zdarzają. Ale ten moment zapamiętajcie na zawsze. Na zawsze. Bo Michalina, ty jesteś dla Marcina, on jest dla ciebie. A, idziecie razem w stronę zbawienia. I jesteście za to zbawienie odpowiedzialni. Zaczynamy.
Kalino i Marcinie. Wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. Dlatego w imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia? Michalino i Marcinie, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej drodze aż do końca życia? Tak. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Tak. Teraz prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez Niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Ja, Marcin, biorę Ciebie Michalino za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność, wierność ziemską oraz siedmiu nie opuszczę do śmierci. Tak mi pomóż i moje przekonanie, co Ci jedynie musicie śmierć. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte. Ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. No, powitajmy nowy małżonka. Nałożycie sobie ogrodki.
Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności. Amen. Żono mi Kamilo. Żono mi Kamilo. Zanieśmy do dobrego Boga nasze wspólne modlitwy za Michalinę i Marcina, którzy przed chwilą, teraz zawarli małżeństwo, aby zawsze w wiernym szczęściu i miłości szli do zbawienia w niebie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Módlmy się za wszystkich przyjaciół, rodzinę, przyjaciół z Tomu, dla wszystkich, którzy Wam dobrze życzą, żebyście zawsze byli dobrymi przyjaciółmi, wspierali się i żebyście byli z sobą dobrzy. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z rodziny, którzy tutaj dzisiaj nie ma, są duchowo. Aby już weszli do nieba, Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich, byśmy zawsze mieli życie z pasją, byśmy zawsze mieli nadzieję, która płynie od naszego Boga. Ciebie prosimy. Panie, dziękujemy Ci za Michalinę i Marcina, za dzisiejszy piękny dzień, mszę świętą. Prosimy Cię, bądź zawsze z nami, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Panu Bogu naszemu.
nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Oto by dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając wał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Michalinę i Marcina.
Spraw, Panie, aby żyjąc w tej sakramentalnej wspólnocie, rodzinie, którą dzisiaj zapoczątkowali, obdarzali się wzajemnie miłością, a świadcząc w ten sposób, że jesteś wśród nich, zawsze byli jednym sercem i jedną duszą. Udziel też im pomocy, Panie, aby dom, który zakładają, podtrzymywali wspólnym wysiłkiem, a swoje dzieci wychowane w duchu Ewangelii przygotowali do wspólnoty z Tobą w niebie. Błogosław swojej służebnicy Michalini, aby pełniąc obowiązki małżonki i matki, piękną, czystą miłością ożywiała swój dom, a zawsze życzliwa i dobra była jego ozdobą. Prosimy Cię też, błogosław swemu słudze Marcinowi. Niech on dobrze wypełnia obowiązki męża, wiernego męża i dobrego, troskliwego ojca. Ojcze Święty, spraw, aby ci, którzy wobec Ciebie dzisiaj, tu przy tym ołtarzu, zawarli małżeństwo i chcą teraz przystąpić do komunii, do Twojego ciała, radowali się wieczności, udziałem w obiecanej uczcie niebieskiej przez Chrystusa Pana naszego. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Tutaj, a ja do ust.